Chociaż bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Imperium Prunum z browaru Cormoran, to głównym tematem tego filmu nie będzie degustacja tego piwa, a temat związany ze sztosami, ich formą oraz ich wskrzeszaniem. Wiecie, taki potok myśli, który ostatnio naszedł mnie przy okazji wypuszczenia właśnie tej wersji Imperium Prunum. Zaczynamy. Wiele razy już o tym chyba pisałem, mówiłem, że kiedy w 2016 roku na polski rynek wjechało Imperium Prunum, no to zrobiło niemałe zamieszanie nie tylko wśród birgików i hopheadów, ale także wśród osób, które do tej pory nie interesowały się tak bardzo tym piwem, to chyba wtedy właśnie, o ile mnie pamięć nie myli, zaczęto używać pojęcia sztosów i cymesów, no bardziej oczywiście sztosów wobec takich trunków, jakim jest Imperium Prunum. W Polsce oczywiście tych sztosów jest zdecydowanie więcej, czy piw, które mogą nosić znamiona właśnie tej nie przez wszystkich lubianej nazwy. Jest to Samiec Alfa z browaru Artezan, Zawisza Czarny z browaru Łańcut i pewnie jeszcze kilka piw, o których teraz po prostu nie pamiętam, nie przywołam ich z pamięci. Natomiast ten 2016 rok ja bardzo dobrze pamiętam i pamiętam sytuację moją prywatną związaną z Imperium Prunum. Przytoczę ją tutaj, bo myślę, że ona troszeczkę odzwierciedla to, na jakim poziomie byliśmy wtedy, na jakim poziomie jesteśmy teraz. Otóż ja już w krafcie byłem parę lat, zacząłem się tym coraz mocniej interesować, już od chyba roku czy dwóch w mojej głowie świtał pomysł otwarcia sklepu z piwem kraftowym, ale to jeszcze nie był ten moment. I pamiętam, był w Katowicach sklep na ulicy Radockiego, do którego bardzo z panią kapitan lubiliśmy jeździć. Taki mały osiedlowy sklepik, gdzie oczywiście można było kupić chipsy, popcorn, czteropaki z tyskim, z żubrem, z żywcem, ale też była cała masa kraftu, dużo nowości i zawsze wycieczka tam to była taka podjarka, co nowego będzie na półce, co nowego kupimy. No i właściciel już nas kojarzył. I pamiętam pewnego styczniowego dnia wyciągnął kartonik z butelką Imperium Prunum i mówi, no że tutaj mam takie piwo bardzo specjalne, jest go mało, Imperium Prunum ponoć bardzo dobre, ludzie chwalą. Ja pytam się, ale w jakiej ono jest cenie? No 16 zł, nie pamiętam, 16-17 zł. I ja wtedy w 2016 roku łapałem się za głowę, jak można zapłacić za polskie piwo 16 zł? W głowie mi się to nie mieściło, bo to był wtedy poziom piw z Demolena, piw jakichś rysów ze Stanów Zjednoczonych, pewnie gorszej jakości, ale mimo wszystko w 2016 roku dla mnie poziom polskiego kraftu, a poziom kraftu właśnie zachodniej Europy, Stanów Zjednoczonych, to był kosmos i jakoś tak się złapałem za głowę. No ale dobra, mówię, wezmę sobie jedną butelkę, jak tak pan bardzo poleca, chętnie, spróbuję. No i ta butelka sobie czekała trochę, nie wiem, czy 2 czy 3 tygodnie, w końcu stwierdziłem, dobra, otwieram. No i otwarłem. I byłem w szoku, byłem pozamiatany. W 2016 roku to było dla mnie kuriozalne, że piwo może tak smakować, może być tak wielowymiarowe, tak ładnie pachnące, tak pełne. I siedziałem nad tą butelką, ona wtedy miała pół litra, bo pierwsze chyba 3 warki, albo 4, nie pamiętam, wychodziły w pojemnościach pół litrowych. Ja siedziałem półtorej godziny i wiecie, tak zdzierżyłem ten kieliszek do ostatniego łyka i to było dla mnie niesamowite przeżycie w tamtych czasach. No i
przyszło co do czego, Imperium Prunum zostało wymienione w New York Times. Kurczę, nie przypomnę sobie, w jakim to było magazynie, ale wśród 10 najlepszych wśród 10 najlepszych piw na świecie. Ono miało numer, nie wiem, 9, 8 albo 10, to jest mało istotne, ale było to zaznaczone, to było jedyne polskie piwo, które było w tym zestawieniu. No i oczywiście ludzie się o nie pytali i nakręcił się niesamowity hype na Imperium Prunum. Jednak zobaczcie, co się zadziało. I to nie tyczy się tylko Imperium Prunum, ale tych piw, które w tamtych czasach były nazwane sztosami. I dzisiaj też się to dzieje i będzie się działo. Czyli z czasem Imperium Prunum zdezawuowało się i już używanie wobec tego piwa pojęcia sztosu, wydaje mi się, że samo pojęcie sztosu się zdezawuowało. Zatrzymajmy się na chwilę na tym na temacie, czym w zasadzie w ogóle jest sztos. Pamiętam, miałem swego czasu na warszawskim festiwalu piwa niezwykłą przyjemność prowadzić dyskusję i tam staraliśmy się ustalić, czym w zasadzie są sztosy. Możecie sprawdzić sobie na YouTubie, ta dyskusja jest chyba wrzucona. I w zasadzie nie doszliśmy do niczego konkretnego, no ale kilka czynników na pewno się na to składa. Na pewno będzie to wysoka jakość danego produktu. Moim zdaniem będzie to niewysoka podaż trunku. Często w parze idzie wysoka cena. W końcu, cytując Tomasza Kopyrę z blogu blogkopyra.com, sztosy muszą być drogie. Chociaż ja uważam, że muszą, ale nie mogą, ale nie muszą. I często jest to czwarty czynnik, taki efemeryczny, ulotny, który podbija popularność tego piwa. Mogą to być recenzje na Antapcie, może to być poczta pantoflowa przekazywana z ust do ust i nie tylko oczywiście face to face, ale też na forach internetowych, na grupach dyskusyjnych, na jepiwkach i tak dalej. Swego czasu też przecież działał efekt Kopyra. On jest teraz na pewno zdecydowanie mniejszy niż 4-3 lata temu, ale to dalej pewnie działa. Jak Tomasz powie, że piwo jest sztosem, to pamiętam jeszcze, jak Chmielobrody funkcjonował, świeć Panie nad jego duszą, w sensie nad sklepem, to jak gdzieś w filmiku pojawiło się u Tomka, że piwo jest bardzo dobre, że trzeba je kupować, no to zawsze słupki jego sprzedaży rosły i zapytania o to piwo to było naturalne. Oczywiście w 2017, jak otwieraliśmy sklep, to ta siła była o wiele, wiele większa. Pamiętam kwas Epsilon. Wtedy wychodził i Tomek stwierdził, że to jest w ogóle sztos nad sztosy i to piwo tak znikało, nie było. Więc te czynniki, jeszcze raz podsumowując, podaż, cena, jakość, no i ten efemeryczny wpływ generujący popyt w zasadzie, czyli piąty czynnik, powoduje, że piwo może zostać sztosem. No i tak się działo, tak? No, Imperium Prunum jest tego świetnym przykładem jest tego Samiec Alfa. Takie dwa chyba, to są dla mnie przynajmniej dwa najbardziej charakterystyczne przykłady sztosowości w cudzysłowie i tego, jak to funkcjonowało. Ale zauważcie, że z biegiem czasu, co ważne, też czynnikiem wpływającym na sztosogenność, naprawdę te słowa są fantastyczne, jest to, że to piwo nie było stale dostępne. Tak? Ono zostało wypuszczone w rynek, rozeszło się, nie ma. Dopiero w styczniu kolejnego roku Browar Cormoran cyk wypuszcza kolejną warkę. Tak samo jest z Samcem Alfa, przecież to piwo trzeba uważać, ono musi wyleżakować, dojrzeć, tak? Przychodzi czas, pojawia się na rynku, z tego rynku znika. Ale przez te kilka lat okazuje się, że już nie ma takiego hype'u na te piwa. Owszem, one dalej są sprzedawalne, dalej popyt na nie jest wysoki, ale już coraz częściej mówi się Imperium Prunum, kogo to obchodzi, Samiec Alfa, No i teraz, co w zasadzie powoduje, że taki sztos się dezawuuje? Tak? No, po pierwsze, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w momencie, kiedy te piwa wchodziły na rynek, takich piw nie było.
Imperium Prunum to było chyba pierwsze na rynku tak rozpropagowane piwo z wędzoną śliwką o dość wysokim ekstrakcie. I to jeszcze wokół tego zbudowano odpowiedni marketing, tak, że to nie jest zwykła śliwka węgierka wędzona, tylko jest to Suska Sechlońska. Zbudowano story, był piękny kartonik, lakowana butelka. Butelka w ogóle była matowa z błyszczącymi zdobieniami. Ponownie złośliwość rzeczy martwych. Wracając. Na rynku podobnego piwa do Imperium Prunum po prostu nie było. Oczywiście później zaczęły powstawały klony, tak? Porter podbity śliwką. Generalnie dodawanie śliwki suszonej do porterów stało się po Imperium Prunum bardzo modne. To samo z samcem Alfa. Samiec Alfa, co z tego co kojarzę, poprawcie mnie jeżeli się mylę, to pierwszy ris leżakowany w beczce po Jacku Danielsie. Czyli też rzecz, która była wow, nie? A tych piw teraz jest coraz więcej. Kurczę, zresztą zobaczcie. Beczek macie w ogóle cały przekrój. Nie tylko Jack Daniels. Są po Woodfordach, po Four Roses Bourbonie, po whisky, po różnych alkoholach, po winach. Super. Zobaczcie, jaki jest progres. W związku z tym, jeżeli mamy coraz więcej dobrego piwa na rynku, podobnego do tego, co serwuje nam Imperium Prunum i co serwuje nam rewelacyjny samiec Alfa, to logiczne, że ta sztosowość będzie mniejsza i popyt na te piwa będzie mniejszy niż był. Mała korekta tu, pani kapitan, na szczęście ta bateria pomogła, poprawiła mnie, sklep otwaliśmy w 2016 roku. I też pamiętam sytuację, ale to już był 2017, bo my otwieraliśmy się w kwietniu, z końcem kwietnia, a w 2017 mieliśmy możliwość zakupienia swojej pierwszej butelki samca Alfa. Dostaliśmy dwie sztuki na sklep. Z każdym kolejnym rokiem tych butelek było więcej. Zresztą ci, którzy śledzą rynek, wiedzą, co się działo w pewnym momencie z Imperium Prunum, że butelki sięgały jakichś astronomicznych kwot. 50, 60, 80 zł w sklepie, gdzie w Selgrosie na półce piwo stało za 20 zł. Teraz to się, zobaczcie, unormowało. To piwo, które jest piwem specjalnym, o czym za chwilę, w tej pięknej tubie, 30 zł. W sklepie specjalistycznym. Więc cena, moim zdaniem przyzwoita. Kolejny powód, dla którego ta sztosowość tych piw jest coraz mniejsza i ona będzie spadać, to jest też lepszy dostęp do piw z zagranicy. Tak? Mamy świetnych ludzi w Polsce, którzy sprowadzają doskonałe piwa z zagranicy i dostęp do risów, barley wine'ów, porterów bałtyckich, leżakowanych w cudach niewidach, po prostu jest większy niż był w 2016, 15, 17, 18 roku. Po prostu. Więc podażowo więcej jest tego typu piwa na rynku i musimy się z tym zgodzić. No i też powtarzalność tych piw co roku, tak? One co roku się pojawiają. Nie ma fizycznej możliwości porównania idealnego warki z tego roku, z tamtego, no bo wyleżakowana warka będzie leżała rok dłużej w butelce, a Imperium Prunum potencjału leżakowego nie ma i za każdym razem, kiedy ja kupowałem, a to było chyba z 4 razy Imperium Prunum i leżakowałem, to po roku było gorsze we wspomnieniach niż świeża warka. Niż poprzednia też mi się tak wydaje. Ale nie przypomnę sobie teraz, jak smakowało Imperium Prunum w zeszłym roku, otwierając butelkę versus to, co otwieram w tym roku. Więc nie porównamy ich do siebie, a ludzie też mają to taką przywarę, może złe słowo, często Belgicy, że nie często powtarzają piwa. Zwłaszcza jeżeli piwo kosztuje kilkadziesiąt złotych, to szczerze nie dziwię się, bo ja bym wolał wydać te 20-30 zł na inne piwo. I w zasadzie gdyby nie ten film, to ja bym tego Imperium Prunum chyba nie kupił. Nie wiem, zastanawiam się, może jakaś ciekawość by mną kierowała, znaczy jestem ciekawy. Ale jak sobie pomyślę, że za 30 zł mogłem kupić zupełnie inne piwo, bo Imperium Prunum już znam, no to bardziej się kieruję w tamtą stronę, więc to jest istotne. No i kolejny punkt, to
też ewolucja naszych zmysłów, smaku, powonienia, tego jak my postrzegamy potrawy, czy konkretnie tutaj piwo, to jak ono smakuje. Też się rozwijamy, też doświadczamy coraz większej liczby smaków, aromatów, pijemy coraz większą wolumenowo liczbę piw, czyli nasza paleta znajomości piwa się rozszerza. To też wpływa na to, że to piwo odbieramy inaczej teraz, niż odbieraliśmy rok, dwa, trzy, cztery, pięć lat temu. I okej, okay, jakbyśmy dali komuś spróbować Imperium Prunum, to na co dzień Max, co wypił, to był porter z żywca, no to pewnie by się zachwycił i łapał za głowę, ile by mu ten trunek zasmakował. Natomiast generalnie jest to proces naturalny i Imperium Prunum nie będzie już sztosem. Samiec Alfa nie będzie już sztosem, ale tym sztosem w rozumieniu roku 2016, czyli piwem, o które ludzie się zabijają, po które kolejka się w sklepie ustawia i trzeba zapisy na kartki robić. Okej, zapisy pewnie się dalej robi. Zresztą na Imperium Prunum też sobie zarezerwowałem w sklepie, bo gdybym tego nie zrobił, bym przyjechał, to po prostu go nie było. Zresztą nie zdążyłem na przykład swego w miesiąc temu bodaj niecały zarezerwować sobie korda w berce po czerwonym winie. I już nie dostałem go w sklepie specjalistycznym. A kilka dni później pojechałem sobie do jednego z hipermarketów, a tam na półeczce 40 butelek stało. Także to też ciekawa sprawa. Wracając. Sztosogenność to jest rzecz, którą bardzo trudno utrzymać. To jest rzecz, która jest w ogóle bardzo trudna do uchwycenia. Nigdy nie wiemy, czy piwo zostanie sztosem. Oczywiście możemy się do tego w jakiś sposób przyczynić właśnie ceną, fajnym opakowaniem, dobrym marketingiem, no na pewno kunsztem piwowarskim, bo to piwo musi być dobre, bo jak nie będzie dobre, no to wiecie, cukierek w papierku może super wyglądać, a wnętrze może być różne, wiadomo, ale też mamy na to jakiś wpływ, w sensie browarnicy, piwowarzy, no i też my klienci. Ale browarnie rezygnują. I to było właśnie powodem też, dla którego nagrywam ten film, bo browary próbują sztosy wskrzeszać i to mi się akurat bardzo podoba. Samiec Alfa w tym roku, wersja 2020, kojarzy przynajmniej dwie wersje z dwiema różnymi kawami. Pojawiły się u mnie na blogu i wersje kawowe były o wiele lepsze niż podstawka. A co robi Imperium Prunum w 2020 roku? W zasadzie na przełomie. Nie? Wypuszcza Imperium Prunum potrójnie śliwkowane. Potrójnie śliwkowane. Mówiłem, że nie będę czytał morskich opowieści, ale te przeczytam. Zresztą zobaczcie sami. Imperium Prunum. Imperialny porter bałtycki z Suską Sechlońską. To piwo, które rozpoznają miłośnicy piwa na całym świecie. My pokazujemy jego nowe oblicze. Jeszcze więcej suski do leżakowania sprawiło, że piwo jest jeszcze bardziej owocowe, subtelnie wędzone i gładkie jak aksamit. Śmiało możemy powiedzieć, że ta wersja Imperium Prunum to zupełnie nowe piwo. Składniki: woda, słody jęczmienny, ekstrakt słodowy jęczmienny, śliwka suszona tradycyjnie, suska sechlońska 7,9% alkoholu, chmiel, drożdże najlepiej spożyć przed 31 grudnia 2025. No i zobaczcie. Piękna tuba, kojarząca się z alkoholami wysokoprocentowymi, mi osobiście oczywiście z whisky. Fajnie, można komuś na prezent dać, jakiemuś piwoszowi, nie lubię tego słowa, birgikowi. Będzie zadowolony, nawet jak kupił butelkę, no to wróci sobie należał. Dobra, tuba, dajmy gdzieś ją z boku, bo jest tu ładna. Ładna w kolorach właśnie, taki jak butelka, czyli taki grafitowa czerń ze złotą, złotymi nadrukami. Butelka to już chyba taki standard, już nie lakowana, tylko z koszulką termokurczliwą. Matowa, grafitowa czerń. Tutaj taki kremowy napis, logo. To jest bardzo fajne. To było też na pierwszej butelce, pamiętam właśnie takie przebłyszczenia z logotypem Imperium Prunum i to
i to fajnie, fajnie wygląda. Prezentuje się to godnie, prezentuje się to zacnie. Lak dodaje niby prestiżu, ja się cieszę, że go nie ma, bo nie muszę siedzieć tutaj z zapalniczką, a jak ktoś nie wie, jak otwierać zalakowane butelki, żeby się nie upierdzielić, to niech poszuka u mnie filmiku, bo to zrobiłem. Co ciekawe, był tutaj właśnie ten taki dzynks do otwierania i on mi nic nie dał, koszulka nie chce zejść. No trudno, trudno, nie wiem jaki jest kapsel pod spodem, ale to jest chyba mało istotne, nie wiem, spróbuję się do tego dorwać. Nie wiem, może sobie rozetnę palce, jak niektórzy na puszkach z Pinty. Dobrze. Kapsel z Kormorana, firmowy, jest. No i zobaczmy, jak to Imperium Prunum w tym wariancie potrójnie śliwkowanym wypadnie. Spróbujemy tak, na razie może się uda. Proszę bardzo, takoż się piwo prezentuje, czarne, nieprzejrzyste, z bardzo ładną, drobną, pęcherzykową pianą. Aromat śliwki już do mnie doleciał, aromat śliwki już do mnie doleciał, naprawdę czarne, nieprzejrzyste, bardzo, bardzo godnie się to prezentuje. Wolałbym chyba to wypić w innym kieliszku, ale że miałem taki z Kormorana, on jest ładny. No i mamy tematy znane z Imperium Prunum. Mnóstwo czekolady, ale jeszcze więcej śliwki. Bardzo, bardzo przyjemna wędzonka, właśnie taka ogniskowa. Dużo jest tutaj śliwki. Ale znowu, czy jest jej więcej niż było przed rokiem? Czy jest ono bardziej śliwkowe w aromacie niż Imperium Prunum 2019, nie wiem. Na pewno śliwka wiedzie prym, na pewno wędzonka jest zaraz za tym, w tle jest czekolada, no bardzo, bardzo ładnie to pachnie. Co nie dziwi. Imperium Prunum zawsze było trunkiem, który trzymał klasę, trzymał poziom i zostawmy cesarzowi co cesarskie. To w tym przypadku zostawmy Prunumowi co prunowskie, nie wiem. Sprawia mi się jakieś dziwne słowotwórstwo. No dobra, ale w smaku jest na pewno zdecydowanie bardziej śliwkowe, bo do tej pory piłem Imperium Prunum co roku. Chyba podtrzymam tę tradycję. I w smaku ta śliwka jest bardzo, bardzo mocno wyraźna. Nawet jest delikatnie kwaskowe, ta śliwka podbija kwasowość tego piwa. Ono nie jest oczywiście skwaśniałe, co to nie. Ale z drugiej strony nie wiem, czy właśnie ta śliwka i ta kwaskowość śliwkowa, delikatna bardzo, nie ma wpływu na to, że no mam wrażenie, że ciało jest bardziej ubogie niż w standardowej wersji Prunum. Pięknie pachnie to piwo. To tam jeszcze jakaś jeżyna migra, jakaś wiśnia się pojawia. Naprawdę, naprawdę dużo przyjemności z wąchania samego tego piwa. No i wędzonka. Wędzonka jest naprawdę przyjemna. Mega. Piwo jest słodkie, piwo jest, ale nie przesadzone, nie jest przesadzona ta słodycz, jest dalej gładkie, jest dalej oleiste, ale wydaje mi się, że ma taki sznyt mniej krągły niż to zapamiętałem z poprzednich lat w wersjach zwykłych. Bardzo dobrze ukryty alkohol. On tam gdzieś gra na języku, ale w taki przyjemny, likierowy sposób.
gdzieś ta wędzonka fajnie się też pojawia w smaku i to piwo jest goryczkowe. Umiarkowanie w stronę niską, ale stawia jakąś kontrę dla tej słodyczy, która w tym piwie niewątpliwie jest, no bo to jest 26 plato i 10,5% alkoholu, więc cukrów sporo w tym piwie zostało. No bardzo smaczne, znowu kompleksowe, znowu dobrze ułożone, dobrze skomponowane. Dużo będę miał przyjemności z degustowania tego piwa. I jest ciekawe. Jest ciekawe. Chyba zapoluję na jeszcze jedną puszkę i zestawię je ze zwykłym Imperium Prunum, jak już wyjdzie, bo to by było ciekawe też zestawienie. Więc summa summarum uznaję ten eksperyment, w cudzysłowie, ze strony browaru Cormoran za udany. Cieszę się bardzo, że mimo wszystko Imperium Prunum co roku się pojawia i cieszę się, że browar Cormoran zaczął się tym piwem bawić, bo to robią po prostu wszyscy na świecie. To nie tylko Samiec Alfa wychodzi w wersji kawowej, ale naprawdę mnóstwo piw potrafi wyjść w różnych beczkach, z różnymi dodatkami. I to jest właśnie to przyjemne wskrzeszanie sztosa, że tak nazwę to kolokwialnie. I oby to weszło w krew naszym rodzimym browarom, piwowarom, bo jest to przyjemne i zaczyna się robić coś ciekawego. Znowu mamy Imperium Prunum, które może kogoś zaciekawić, może znowu te sztosować trochę podbić. To już nie będzie oczywiście to, co było te parę lat temu, ale dalej uważam, że tego typu zagrania są świetne, dobrze się sprzedają i oby więcej. A Wam Cormorana i ich Imperium Prunum potrójnie śliwkowane zdecydowanie polecam. Zerknijcie, jak piliście, dajcie znać, jak Wasze wrażenia, bo miałem dużo przyjemności. Ja mam bardzo dużo przyjemności, będę miał na pewno do końca z degustacji tego zacnego, przyjemnego i miłego trunku. Ach, nagadałem się dzisiaj. W ogóle, jak dotrwaliście do końca tego filmu, to Wasze zdrowie podwójnie wypiję. Dajcie znać, czy też taka forma gadaniny z piwem w tle jest ok, czy nie zanudzam czasem swoim gadaniem. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę, dzięki tym, co zostali do końca. Jeszcze raz Wasze zdrowie potrójne w sumie. Cheers!